Witam, rzemieszki, z tej strony Traol, w pierwszym odcinku z Harnesh na okazji Orbo Blues. Jako armia Shayla, chyba Shale's Army brzmi lepiej, ponieważ jak zawsze wykorzystuje się jakieś nazwy własne, to wtedy jest problem z tłumaczeniem. Więc jest to jedna z propozycji widzów, postanowiłem, że zagram, chociaż mam pewne wątpliwości, dlatego że mam w ogóle pewne wątpliwości do tego regionu. Ale jeżeli macie własne propozycje, to piszcie w komentarzach, chętnie przeczytam i zastanawiam się nad nimi, bo czasami próbuję jakieś rzeczy robić, to się nie udaje, a czasami też proponujecie takiego, że zagraj w tego moda, po czym patrzę i ten mod to też nie jest taki najlepszych lotów. W takim razie już przechodzę do odcinka. Może najpierw powiem, dlaczego się tak zastanawiam, czy to nagrać tą serię z tego państwa, czy nie. Chodzi o to, że Teksas i Meksyk to jest bardzo niezbalansowany region. Chodzi o to w głównej mierze, że okej, da się tutaj jakoś jeszcze przeżyć, ale później są roboty. I roboty, one naprawdę, one są zbyt mocne. Ani Teksas, ani żaden z tych. Cezar jeszcze może, ale Cezar ma to też do siebie, Kalifornia, że może wziąć tych robotów do swojej frakcji, że po prostu jeszcze, jeżeli będą walczyć, to jeszcze jakoś tak, ale jeżeli wezmą ich do frakcji, to nie ma szans w ogóle. Dlatego też póki co zobaczymy, jak to pójdzie. Może nie pójść najlepiej, ale to zobaczymy. Więc tak, w ogóle nie wiem, jaka jest historia. To ma swoją historię i bardzo chętnie bym ją przeczytał. Więc zobaczymy, co to jest. Trochę to zajmie mi tłumaczenie, bo jak zwykle się tłumaczy z angielskiego, to będzie coś takiego, że o, coś tutaj jest dosyć nieciekawe. Okej, tak, już grałem, więc nie potrzebuję. Okej, więc zobaczmy, o co chodzi. Okej, więc to jest akurat trochę, co możemy wybrać, ale w głównej mierze chodzi o mistrza. Jeżeli ktoś nie zna fabuły Fallouta, to w pewnym momencie była armia mistrza, czyli takiego zmutowanego gościa, który chciał wszystkich mutować. I to był pewien problem, ale po tym jak mistrz został pokonany, to ta armia też się rozpierzchła i została zniszczona. Więc tutaj możemy sobie wybrać pewne bonusy, tak naprawdę to nie ma znaczenia. Myślę, że stabilność zawsze jest w cenie w tej grze, bo czasami po prostu ją tracimy w jednym momencie, więc warto ją sobie podbić na samym początku. Więc tak... tutaj też jest trochę takie, co możemy wybrać. W głównej mierze tutaj jest, co mieliśmy robić zanim ten gościu, bo Attis to był jeden z przywódców tej armii. Co mamy robić, co nam kazał. Wydaje mi się, że bardzo chętnie weźmiemy tutaj broń, amunicję, dlatego że może później będziemy mieć tego dużo, ale też będziemy mieć dużo cywilniaczków. W takim razie się opłaca bardziej nam tutaj robić. I zastanawiam się, czy zmienić sobie na broń białą, znaczy broń palną. I w sumie tak, zostanę przy broni białej, dlatego że wydaje mi się, że to będzie fajniejsze. Okej, więc co tutaj jest? Okej, czyli przez ostatnie 80 lat budowaliśmy po prostu wielką armię, żeby jakoś, nie wiem, jego historię przenieść. Po prostu, że jesteśmy lojalni. No... wygląda bardziej, że my jesteśmy jakimiś bandytami. Oraz też wygląda, że chyba jesteśmy powiązani z... tutaj z tymi. Ale to zobaczymy, co to będzie. Okej, więc to zrobiliśmy. Możemy tutaj porobić resztę? Oprócz tego, że tutaj się zblokowało. Nie, musimy najpierw tutaj dokończyć. Gdzie jest Path of Glory? O, tutaj. No oprócz tego, że musimy najpierw pójść, to zobaczmy. Więc tutaj jest... będziemy podążać jego śladami. W sumie dawno zginął, więc
co on zrobił, to już może nie pamiętamy dokładnie. Dobra, dodamy sobie tutaj dowódców. Mamy tak naprawdę ich dwóch. I ogólnie są trzy państwa. Są ci, którzy no, są razem z Teksańczykami. I są ci, którzy też są szaleni jak my. I ogólnie rzecz biorąc, my, tam widz zaproponował, żebyśmy poszli najbardziej szaloną ścieżką. Pytanie jest, co jest najbardziej szalone? Tutaj jest w sumie, że tak powiem, masakra. Tutaj jakieś Raid Matrons? To jest to. Sell of the Spoils of War. Okej. Okay. Znaczy się to w sumie mamy do wyboru, więc bardziej tutaj jest. New Shot Tech Terminal. Cult of Personality Antis. Naprawdę nie wiem, czym jest najbardziej szalona ścieżka w tym państwie, bo mamy tutaj, że albo możemy kupić, albo tutaj dostać. Co jest bardziej szalone? The Atis Born. Możemy to w sumie zrobić. Ale wtedy pójdziemy w broń. Naprawdę nie wiem, czy to jest... Co widz ma za to, że jest najbardziej szalone. Dobra, powiedzmy, że kupno broni jest szalone. To w sumie też będzie oznaczało, że będziemy musieli zmienić z broni białej. Jakoś pójdzie. Okej, okay, co tutaj mamy? Earthful Mutation, to wiadomo. Pan Outsider byśmy zrobili. Co to nam realnie zmienia? Daily Compliance, Refugee Assimilation. Co to słabo jest? Nigdy nie wiem, czym jest Refugee Assimilation. Nie wiem, jak tutaj będzie z korami, więc może sobie na razie to zrobimy. Tutaj no normies, normies allowed. Aha, no to w sumie Mutant Instincts, Doom Dooms, Second Generation Training. No to w sumie możemy sobie podbić, ale może najpierw znajdźmy sobie jakieś coś, co będzie dawało nam bonusy. To możemy dać i tego gościa damy. No i w sumie możemy na samym końcu dać. Tutaj też mamy, co to jest? People. Okej, okay. Co to jest? We gain new and unique Field Marshal and I but we require that we make payments in the form of various things our nation has in return. These trades are not often to our benefit. Calix being is very high within protocol warning. Once the Calix protocol is broken, it cannot be stopped. Consider it is hard mode. To może być, tylko pytanie jest, co będziemy płacić, zgaduję, że czymś najbardziej szalonym. Okej, okay. To wygląda szalenie. Welcome to the Shop Tech Corporate Training System. Help me find Atis. Okej, okay. Czyli tak, dostaliśmy tutaj to. To może być ta najbardziej szalona ścieżka, jeżeli byśmy tak spojrzeli na to, nie jestem pewien. O nie, Blue Rose został pokonany. Nie, kiedyś grałem tym państwem na submodzie. Dużo tekstów, więc trochę nie było, aż tak powiem. Dobre pode mnie. Czy coś tutaj jest? Nie, dobra. Slaving Bastard. Jej. Ale może coś, co daje nam... co będzie dawało nam jakieś bonusy do stabilności. Nie chcę je już tak bardzo tracić. Możliwe, że gra też będzie chciała nam robić takie typowe, że ha, 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 zabiorę sobie stabilność. Ale zobaczymy, co tam jest. Okej. Okay. Jeżeli się tak szybko wystawiają, to może już zaraz trzy dywizje się tworzą. Okej. Okay. No i powoli się zajmijmy tym. Co tutaj możecie dostać? O, zapomniałem, że tutaj jest
Wiem, że tutaj gdzieś jest do bonus do tych supermutantów, więc może znajdźmy ich. Gdzie jest to supermutantów? O jest, supermutant atak. Dobra, i co tutaj było? Night King? Nie wiem, czy będziemy mieć, to jest specjalna technologia. Więc jeszcze sobie zobaczymy. A ty co tutaj masz? Max Planning oczywiście. No i dalej już nic nie możemy dać. Okej. To jest taki region, gdzie kompletnie, ale zbytnio nie zwracam na niego uwagi, więc nie wiem na co dokładnie patrzeć. Dobra, zamieniamy broń. Więc będę musiał bardzo ostrożnie tutaj grać. Co to jest? Start Begin Scavenging Program. Jest na pewno coś, co nam się przyda. Okej. Okej, to jest takie minus 10 stabilności. No to może być pewnym minusem. Pytanie jest, jak często będzie nam stabilność zabierała. Możemy też poszukać tej rzeczy, które będą nam oddawały stabilność. Powoli je robić. To może nam pomóc. Mały key stability to by się na pewno przydało do postaci. A co tutaj jeszcze mamy? Wall support fajny jest. Justify nie będziemy zbytnio szybko tego robić, albo w ogóle nie będziemy, więc możliwe, że to jest dobry pomysł. No a więc teraz to jedyne, co możemy, to tutaj powoli robić już do wojska. Path of Glory. Galis has blocked you from taking the focus conquering carbon before you control loss. Ciekawe. Czyli nie możemy tego przed tym, jak nie będziemy kontrolować tego. Czyli najpierw musimy zetować los, co w sumie nie jest jakimś takim dużą różnicą. No. W takim razie czas ustawić się. Ciekawe, co my dostaliśmy za to. Ciekawa mechanika, boję się, że będzie właśnie coś takiego, że będą takie koszty, które naprawdę nie będziemy chcieli ponosić. Póki co możemy ponieść. Ale zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, na razie my jesteśmy państwem z drzewkiem, więc nie sądzę, żeby aż tak trudne były początkowe podboje. Poczekamy sobie. Wygląda na to, że jesteśmy w miarę lepszej sytuacji. Zaraz spróbujemy to zrobić. Dobra, mamy już War Goal, więc w międzyczasie możemy obudować coś, albo nie, wydaje mi się, że lepsze będzie, jeżeli damy sobie najpierw do wojska. Okej, kogo wy... jest carbon. Okej, to jest w sumie ważne. Ponieważ okazuje się, że oni są nawzajem gwarantowani. Więc jakbyśmy mogli... Tutaj to wygląda na to, że na razie ich nie zaatakujemy, bo szybko byśmy stracili nasze rzeczy. Okej, co tu jest? When higher. Some face. Kurde, to są dobre rzeczy. Trzeba będzie zapamiętać. Okej, Division Attack, Division Defense, HP, o, to jest trochę słabe. Ale ten gość jest dobry. Rock Heartless. Dobra, na razie sobie pozbierajmy trochę dywizji. Widzę, że możemy sobie trochę ich jeszcze pozbierać.
Ja bym mieć ich już wyjątkowo sporo na moment. Oraz też coś, co zapomniałem, że istnieje i przypomniał mi widz w poprzedniej serii z Orwell Blues, że w sumie mogłem to wziąć. Tam są trochę duże bonusy. Takie bonusy, że takie fajne. Okej, okay, tutaj jest kolejny minus. Jest takie właśnie pytanie, czy... Jak to dokładnie będzie wyglądać? Okej, okay, to na razie wyłączmy, bo to nie jest jakieś fajne dla nas. I tak... Niech pójdzie na to. A reszta niech pójdzie na ten rozkaz. W głównej mierze... Nie, tutaj się tak rozstawi. W głównej mierze chodzi mi o to, że jak zaatakujemy, to tam mają... mają przygotowanie na nas. Okej, okay, w takim razie atak. I tak, zaatakowali nas, tak jak sądziliśmy. Więc co możemy zrobić? To na razie się tutaj poblokować i spróbujemy ich obejść od tyłu. Okej, okay, chyba się nie uda nam obejść od tyłu, ale ty mógłbyś o tak pójść. Okej, okay, wygląda na to, że nie pozwalali nam zdobyć karbon, ale koniec końców nam się udaje to zrobić. Okej, okay. Czekajcie, czy to oznacza, że... Uj, tutaj nas odcięli. Okej, okay. Zajmijcie się tym, bo musimy naszych pomóc, ale widzę, że się nie da. Oj! O nie, zabrał mi dowódcę. Jak mógł. A i naprawdę jest bardzo żarłoczne. Okej, spróbujmy zdobyć ich ostatni punkt zwycięstwa, może się uda. Jak to wygląda z jednostkami? Dajcie już je. Na pewno się nam przydadzą. Za chwilę tam przejdziemy. Widzę, że tutaj jest wojna domowa, która zapewne szybko się zakończy. Okej, okay, co tutaj mamy? Nie. Naval Technology, to nie jest jakieś takie ważne. Okej, okay, i przyjęliśmy. Nice. To było w miarę szybkie. Teraz musimy tylko ogarnąć ten front. I żeby nam AI nie zjadało kolejnych dowódców, to też byłoby fajne. Okej, okay. Military Terrorist... Outsider Warfare? Okej, okay, możemy to dać, ale nie wiem, czym jest Outsider Warfare. Mobilize... nie, to jest zbyt kosztowne. Też jest zbyt kosztowne. No zobaczmy, co to jest za Outsider. A, czyli taki specjalny dla nas. To w sumie możemy wziąć. Okej, okay, wygląda na to, że jesteśmy gotowi. Oni też mają mutantów. No w sumie wygląda na to, że są też mutantami. Ale najpierw zobaczmy, jak to pójdzie. Tutaj na razie ładnie idzie, to jest plus tego. W sumie się tutaj wbiliśmy przed tym. Widzę, że część jednostek nie jest podpięta, więc szybko podpiniemy. I co tutaj jest? Reinforcement rate na pewno będzie dobre. Okej, okay. No i wygląda na to, że z łatwością sobie radzimy. Okej, okay. Carbon is subject of... Okej, okay. Czyli to musi być naszym subjectem. A nie jest takie, czy... jakby... A nie, tutaj jest carbon to... Jest to...
pytanie jest takie, co to nam da realnie? Bo to się zastanawiam, czy to nie będzie fajnie, fajne, żeby wziąć. Ale to wyzwolimy, dobra, już po wojnie. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, gdzie tutaj mamy wojnę graniczną? Okej, podoba mi się wojna graniczna w trakcie tego. To jest zawsze fajne. Przynajmniej ten marszałek coś dostaje takiego, jakiś bonus, no jakieś tam dostaje. Okej. Dawaj swoje terytoria. Boom. Dobra, i co tam chcesz? Oj. Chcę zabrać nam prędkość. Dobra, to nie jest jeszcze jakieś takie mega złe. Można było zawsze dostać jakieś gorsze rzeczy. Na przykład, że zje nam jednego z dowódców. Bo to jest naprawdę jedna z tych złych rzeczy. Okej, broń. Tutaj możemy już jakieś bonusy dostać. O! To jest centaur z miniganem. Oczywiście, że idziemy w to. Chcemy mieć centaury z miniganami. Okej, dawaj tutaj. No i teraz możemy w sumie tak, wyzwolić karbon. Tak. Teraz są matrony. I co możemy zrobić? Clampdown na autonomii, no to zawsze chętnie. W głównej mierze to robimy, żeby później też zjeść, więc... Więc zobaczmy, jak to będzie. Okej, i zobaczmy, co to tam da. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, bo widzę, że już się nam kończy czas. Więc wyznamy Trahol w Hearthstone 4 na modyfikacji Arulus jako armia Sheila. No to, cześć!